Sejm przyjął nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia, która usprawni i unowocześni działanie urzędów pracy. Główne zmiany to przypisanie bezrobotnemu jednego stałego doradcy oraz profilowanie bezrobotnych według stopnia zapotrzebowania na pomoc. Dzięki tym zmianom urzędy pracy mogą rzeczywiście na stałe aktywizować bezrobotnych, a nie, jak się to często teraz dzieje, sprzyjać bierności zawodowej. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że dużo spośród wprowadzanych właśnie form aktywizacji bezrobotnych polega na płaceniu przedsiębiorcy za zatrudnianie bezrobotnego. Lepiej byłoby natomiast obniżyć pozapłacowe koszty pracy. Więcej na ten temat w mojej najnowszej analizie.